Są zarzuty dla 38-letniej matki 2,5-letniego chłopca, który w piątek w Bielsku-Białej wypadł z 5. piętra. Kobieta została także tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Dziecko w stanie ciężkim przebywa w szpitalu. Paweł Jędrusik. Tą tragedią od kilku dni żyją mieszkańcy bloków przy ulicy Poprzecznej w Bielsku-Białej. To tu w piątek po południu z balkonu na 5. piętrze wypadł 2,5-letni chłopiec. Dla mieszkańców to tragedia. Ogromna. Cud, że przeżyło to dziecko, no na razie żyje, to może się uda. Śmigłowiec wylądował, to był taki hałas niesamowity, że to już tak człowieka zaintrygowało, co to się dzieje, bo karetki czy straż pożarna, no to człowiek się już do tego przyzwyczaił, że gdzieś coś się dzieje takiego, no ale nie aż tak tragicznego. Także podeszłam tam, no i no straszne to było. W sprawie zatrzymano 38-letnią matkę chłopca, która, jak się dowiedzieliśmy, nie miała praw rodzicielskich. Kobieta odpowie za umyślne narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także za nieudzielenie pomocy, bo tuż po zdarzeniu uciekła. Według ustaleń prokuratury kobieta miała trzymać dziecko na rękach na balkonie. Te zarzuty wynikają z tych ustaleń, które do tej pory zostały dokonane. Na tym etapie nie da się wykluczyć wersji przedstawionej przez matkę, czyli że jakby dziecko upadło jej przypadkowo. Ona nie miała zamiaru wypuszczenia tego dziecka z rąk, trzymała je, natomiast w sposób nienależyty je zabezpieczyła i to dziecko jej wypadło. Przypomnijmy, dramat rozegrał się na jednym z bielskich osiedli. By ratować dziecko, na miejsce wezwano śmigłowiec LPR. Skierowani na miejsce policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Na miejscu była też grupa dochodzeniowo-śledcza, która zrobiła oględziny. Na miejsce skierowano też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przewiózł chłopca do szpitala w Katowicach. Chłopiec przebywa w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Jest w ciężkim stanie, ma wielonarządowe obrażenia. Obecnie jest w stanie śpiączki farmakologicznej.